Cześć. W tej lekcji omówimy sobie itemy, czyli pierwszy z trzech punktów tworzenia monitoringu konkretnej sytuacji. Pełnią one kluczową rolę w procesie zbierania danych i monitorowania zasobów. Itemy w Zabiksie stanowią kluczowy element monitorowania, umożliwiający zbieranie danych z różnych źródeł, takich jak serwery, urządzenia sieciowe, aplikacje. Usługi internetowe czy systemy operacyjne. Dzięki nim możemy centralizować informacje pochodzące z różnych rodzajów zasobów w jednym miejscu, co ułatwia zarządzanie infrastrukturą i monitorowanie jej wydajności. Każdy item jest zdefiniowany przez unikalny klucz, który precyzyjnie określa, które dane zostaną zebrane. Na przykład przy pomocy itemów. Możemy pobierać informacje na temat aktualnego obciążenia poszczególnych rdzeni procesora. Klucz itemu jest kluczem do uzyskania tych danych i identyfikuje, co dokładnie jest monitorowane. Itemy pozwalają także na określenie jednostek, w jakich dane zostaną przedstawiane. Dzięki temu mamy pełną kontrolę nad tym, w jakiej formie odczytane dane są wyświetlane. Na przykład przy monitorowaniu zużycia procesora możemy określić jednostkę jako procent, podczas gdy w przypadku pamięci RAM użyjemy megabajtów. To umożliwia klarowne i zrozumiałe prezentowanie wyników monitoringu. Dodatkowo itemy pozwalają na skonfigurowanie interwałów czasowych, w jakich dane są zbierane. Możemy dostosować częstotliwość monitorowania do naszych zasobów do naszych potrzeb. Ustawiając interwały na sekundy, minuty, godziny lub inne wybrane okresy czasu. To zapewnia elastyczność w monitorowaniu, umożliwiając zarówno bieżącą kontrolę, jak i analizę danych na dłuższy okres. Przejdźmy do części praktycznej. W podzakładce Hosts, zakładki Configuration. Możemy zobaczyć listę naszych hostów, na których zainstalowany i połączony z naszym serwerem jest agent Sebiksa. W tym przypadku interesuje nas Windows, który oczywiście wcale nie musi się tak nazywać. Może to być dowolna nazwa domenowa lub dowolna nazwa waszego serwera. Wchodzimy do zakładki itemów. Tutaj znajduje się ich lista już domyślnie skonfigurowanych. Natomiast nas interesuje utworzenie całkowicie nowego. W tym celu klikamy Create item w prawym górnym rogu ekranu i pokazuje nam się formularz. Teraz przejdziemy jedynie przez podstawowe funkcje konieczne do wykonania zadania. A co chcemy zrobić? Chcemy sprawdzić, czy na naszym hoście Windowsowym na dysku C znajduje się katalog test. Najpierw nadajmy naszemu itemowi jakąś nazwę. Może to być na przykład istnienie katalogu testowego. Następnym etapem jest wybór klucza. Określają one, jakie konkretne dane zostaną zebrane z określonego źródła danych. Generalnie definiują, co dokładnie monitorujemy: czy będzie to wydajność, dostępność, stan, czy też inne aspekty monitorowanego zasobu. Jako, że chcemy sprawdzić, czy katalog istnieje, szukamy klucza VFS File Exists. Obok każdego z nich znajduje się krótki opis. Oczywiście szerszy opis wraz z przykładami zawsze można znaleźć w dokumentacji Zabixa. Nasz klucz przyjmuje trzy parametry. Ścieżkę, typ pliku, który sprawdzamy oraz typ, który ze sprawdzania chcemy wykluczyć. Nam obecnie wystarczy ścieżka do katalogu, Wpisujemy C2 na test oraz określenie, że jest to katalog, a więc wpisujemy dir. Gdybyśmy chcieli sprawdzać plik, analogicznie moglibyśmy wpisać file. Type of Information decyduje o tym, jakiego typu będzie zwracana przez, na, przez klucz informacja. Błędne wybranie typu najczęściej powoduje error. W opisie klucza napisane było, że zwraca on 1 lub 0, więc możemy pozostawić typ numerik. Następnie zmieniamy interwał z minuty na 30 sekund. W tym miejscu należy zastanowić się, jak często potrzebujemy taką informację otrzymywać. Nie powinno się ustawiać wartości zbyt niskiej, ponieważ będzie to powodować duży ruch oraz niepotrzebnie obciążać system. Wartość zbyt wysoka to jest zbyt rzadkie sprawdzanie, może z kolei spowodować brak wykry wykrycia problemu na czas. Wszystko więc zależy od tego, co chcemy sprawdzać oraz od kontekstu. Custom intervals służą do wywoływania itemów jedynie w określonych ramach czasowych, natomiast nie będziemy się tym teraz zajmować. Przejdźmy do przetestowania stworzonego przez nas itemu. Kliknijmy Get Value and Test. Wszystko wygląda poprawnie. Zabix nie zwrócił błędu. Pokazała się wartość 1, a więc katalog jest stworzony oraz agent Zabixa poprawnie go zobaczył. Zamknijmy ekran testów. Dodajmy nowy item przyciskiem Add. Nasz item został stworzony. Możemy przeskrolować i odnaleźć go w liście. Wszystko wygląda poprawnie. Sprawdźmy więc, jakie dane widoczne są na wykresie. Przejdźmy do podzakładki Latest Data w zakładce Monitoring na bocznym panelu z lewej strony. Wybierzmy hosta, który nas interesuje, czyli Select przy polu Hosts. Wybieramy host Windows Agent i ponownie klikamy Select. To spowoduje, że będziemy widzieć dane wyłącznie z wybranego przez nas hosta. Znajdźmy dane, które nazywają się istnienie katalogu testowego. Klikamy graf z prawej strony, który przenosi nas do rysowanego przez Zabix wykresu. Jest jedynka, więc wszystko wygląda poprawnie. W celach testowych usuńmy katalog i zobaczmy czy Zabbix zareaguje. Przejdźmy do hosta Windowsowego. Usuńmy katalog. Wróćmy do zabiksa, odczekajmy chwilę, ponieważ częstotliwość sprawdzania ustawiliśmy na 30 sekund i widzimy, że wszystko wygląda poprawnie. Wartość zmieniła się na 0, co oznacza, że zabiks nie znajduje katalogu testowego. To wszystko w tej lekcji. Zapraszam do kolejnych. Dziękuję i do usłyszenia.